zestawieniu teraz startujemy, także tak jak mówiłem, trener ma możliwość skonfrontowania chłopców na różnych pozycjach, w różnych ustawieniach i taki cel, myślę, ma dzisiaj kochany trener Jarek, czyli chłopcy w pomarańczowych strojach, Akademia KGHM Zagłębia Lubin, natomiast zupełnie inny cel ma FA Akademia Szczecin. To oni dzisiaj gośćmi u nas na naszych obiektach Akademii. Oni są kochani w trakcie drogi na Mistrzostwa Polski Futbol Akademii i muszę powiedzieć, kochani, że w moim odczuciu mogą te mistrzostwa wygrać. Tego im życzymy. Mamy tu wielu przyjaciół, wielu znajomych, kochani, także jest to bardzo mocna jednostka. Jak wiecie, Futbol Akademii ze Szczecina, kochani, wygrali Tymbark w edycji 15-16, także piękny strzał, super. Także myślę, że chłopcy dosyć wysoko zajdą na tych mistrzostwach. Jutro to przed nimi. Natomiast nasi chłopcy w miedzianych koszulkach raniutko wyjeżdżają. My jeszcze dzisiaj wyjeżdżamy do Barlinka. Barlinek to, zdaje się, będzie zachodniopomorskie, w każdym razie gdzieś tam za Gorzowem, 20 km. W każdym razie na północ Polski się udajemy, około 300 km. I tam będziemy rozgrywać nasze zawody. Natomiast uwaga, tam będziemy rozgrywać nasze zawody. Zaraz zobaczymy. Kochani, na razie nie ma bramek w naszym dzisiejszym sparingu. Zobaczcie, typowo turniejowa drużyna. Chłopak znajduje w sytuacji lepszej do strzału, kolegi przepycha piłę. No, bramki z tego nie ma, ale zagrożenie akcji spore. Zagrożenie bramki. Brawo, Oskar. No, zobaczcie. Świetnie. Ach, niewiele brakło. Bardzo ładna akcja. Brawo, Redzi. Fajnie to wyglądało, kochani. Niedużo brakło. Brawo, Kończu. Świetnie. Janek się zabiera z piłą. Super. Brawo. Ach, próba przegrania na Dominika. Zobaczcie, kto będzie szybszy. Aj! Słuchajcie, wyprzedza Oskiego zawodnik z Akademii. Mamy 1-0. Mamy 1-0. Słuchajcie, kochani, no muszę powiedzieć naprawdę, że fest ekipę tutaj przywiozła Futbol Akademii ze Szczecina. Zresztą nie dość, kochani, że mają tutaj swoich wspaniałych wychowanków, to bramkę zasila, kochani, Matys, nasz serdeczny, kochani, przyjaciel z Chojnika Jelenia Góra, Chojnika, którego serdecznie pozdrawiamy. To mamy tutaj kilku chłopców, kochani, testowanych przez Futbol Akademii z szerokiej szerokiego terenu tutaj, kochani, dlatego że w tej chwili mamy tu ze Słubic chłopców z całej, kochani, okolicy. Zobaczcie, jak piła chodzi. Troszkę inny styl prezentują chłopcy ze Szczecina. Jest też próba gry indywidualnej, ale jest też dużo grania zespołowego. Ach, jakby to przeszło. Super. Brawo. Ale chyba wyszło. Chyba wyszło jeszcze raz. Jeszcze raz wyszło, no. Ciężko, kochani, przejść żywi, silni ci obrońcy z Akademii.
no, muszę powiedzieć, że naprawdę robią wrażenie. Tak, sparing jest bez sędziów, kochani. Ktoś krzyknął ręka, trener mówi grać. Myślę, że tak naprawdę, kochani, to są sytuacje, które w tym sparingu akurat są najmniej istotne. Natomiast chodzi o to, żeby patrzeć. Świetnie widać było, kochani, jak Marcel chciał, kochani, tutaj. Brawo! Jak Marcel, uwaga, jest lepiej ustawiony kolega. Ale Matys, to co mówiliśmy, kochani, to jest Matys, brawo. Natomiast było widać, jak Marcel miał ochotę powalczyć z tym silnym chłopcem, z tym wysokim tam z obrońcą. No, warunki fizyczne też chłopaki mają kozackie. Zdaje się, że jedna bramka na razie wpadła w tej części sparingu, czyli 1-0 dla chłopców ze Szczecina. Wymianę ekipy w Szczecinie. Słuchajcie, stanąłem bosą nóżką na tej trawie. Coś niesamowitego. Ja się kręcę. Jak tutaj master od trawy robi pozytywną robotę, nie macie pojęcia. To wygląda jak orlik, natomiast to nie jest orlik. Jesteśmy, kochani, na naturalnej nawierzchni. Nasza akademia KGHM Zagłębie Lubin to chyba najlepsza infrastruktura w Polsce. Mówię chyba, kochani, bo nie chciałbym urazić, jeżeli ktoś się czuje, że ma lepszą. Natomiast tutaj jest około 10 boisk, stadion, wszystko w kupie, kochani. Dwa sztuczne boisko z bandą. Tam się tworzy, kochani, bursa szkolna dla osób przyjezdnych z zewnątrz. No, mocny ośrodek powstaje tutaj. Jest mocny ośrodek. Kochani seniorzy na trzecim miejscu zamykają sezon. Mamy puchary, także jeszcze raz gratulujemy serdecznie. Słuchajcie, nasze Zagłębie już się przygotowuje do sezonu. Dlatego, że my w tym roku... Brawo! Ajajajajaj, ale ładna akcja. Brawo, kochani. Zmienia się ekipa, natomiast było blisko wyrównania. Natomiast cały czas mamy 1-0. Słuchajcie, Mati to chłopczyk, rocznik 2007. Jest Gutek, jest Kefir i Kacper, zdaje się, z tyłu. Reszty chłopców nie znam. Nie potrafię powiedzieć, kochani, imion reszty chłopców. Jak wiecie, akademia ma też szeroką kadrę. Wieje wiatr, osłaniam ręką tutaj, zerwał się wiaterek, kochani. Dla chłopców to dobrze, że się zerwał, na pewno raźniej i łatwiej im się tutaj, kochani, gra i biega. Natomiast spora grupa kibiców, rodziców dopinguje tutaj, ogląda poczynania. Brawo, świetnie, ale fizycznie przegrywamy to. Brawo, Kefir. Aj, blokowany ten strzał. Oj, chyba za lekkie to podanie. Brawo. Ach, fajny pomysł. Fajny. Świetnie. Ciałem popracował Kacper. Zablokował chłopaka. Jest rzut rożny. Brawo, Mati. Wchodzimy z kontrą. Ajajajajaj, fajna próba. Troszkę za mocna ta piła, Guciu.
Fajny pomysł, ale wiatr poniósł chyba tą piłeczkę troszkę. Słuchajcie, z tyłu za moimi plecami, zobaczcie, pracują traktory, sprzęty. No to jest niesamowite. Nie wiem, ile to pracy wymaga, żeby utrzymać tą trawę na takim poziomie. Słuchajcie, tym bardziej, że na tej trawie cały czas pracują piłkarze, i to seniorzy, juniorzy. Brawo, Mati. Świetna piła, patrz z powrotem. Patrz, daj. Aj, za późno, ułamek sekundy. Słuchajcie, ten ułamek sekundy, brawo Mati, świetnie. Ten ułamek sekundy, kochani, to właśnie powoduje o tym, że no chłopcy to mistrzowie Polski Futbol Akademii Szczecin. Jak wiecie, Tymbark to nieoficjalne mistrzostwa Polski, także troszkę tak w tym tonie o tym, że to mistrzowie Polski U10, czyli rocznika 2006. Brawo, Guciu. Jeszcze popracuj. Świetnie, Kacper. Fajna piłeczka. Świetna piłeczka. Mamy rzut rożny. Ruk, ruk masz! Nie znam chłopców, naprawdę, kochani, nie znam. Fajne chłopaki. A i przeleciała ta piłeczka właściwie przez całe boisko. Mati tam na akcji, na ambitnej walce. Słuchajcie, Mati ten przy piłce to jedyny przedstawiciel rocznika 2-7 w naszej grupie. Natomiast świetnie sobie radzi. Często tego nie widać. Zobaczcie, no tu akurat przy koledze tym to troszkę jak z tatą. I uderz. No, 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 no. Ajajajajaj. Jest bramka. Super. Mamy 1-1. Pada wyrównanie w sparingu. Brawo! Fajna akcja, brawo! Słuchajcie, Mati powalczył tam, mów jak lew, do końca zszedł ładnie. Kefir wyrównuje stan tego sparingu na 1-1. Przechwyt, super. Słyszałem podpowiedź, gutka, uderz. Fajnie, Mati spróbował. Mati to też lewonożny zawodnik. No, Guciu. I uderz! Próba z prawej, kochani, brawo, ładnie. Fajna próba z prawej, kochani, natomiast no, przypominam, że to lewo można, ale za próby z prawej palimy bardzo. Że nie było to siły w tym za dużo, zaskoczyć to Matysa nie mogło, ale zawsze próba strzału. Słuchajcie, zobaczcie, jak motorycznie tam wszyscy są żywi, to jest niesamowite. Brawo, Oskar! Jeszcze przegranie przez tył, kochani. Natomiast na nasze szczęście nie trafione w światło bramki. No fajny, chyba najbardziej wyrównana, najbardziej chyba wyrównany, najbardziej wyrównany, wyrównana część sparingu. Mamy aut pomarańczowych. Daj 3 metry, daj! Odejdź! Odejdź 3 metry! Oj! Piątki przybite, gutek pociągnięty. Na szczęście nic się nie stało. Odsuwamy mur.
szczęście po naszej stronie, kochani. 1-1, tak się kończy. Natomiast jeżeli będzie, oczywiście dla Was ją zapiszemy, jeżeli nie będzie, przypominam, że pograliśmy dzisiaj, chyba nie, przybijamy piątki, także chyba jedni i drudzy nie chcą dzisiaj za dużo popracować, tym bardziej, że Miedziani grają jutro, kochani, w Barlinku turniej, natomiast futbol Akademii Szczecin gra Mistrzostwa Polski. Dziękujemy jednym i drugim za fajne widowisko, dziękujemy bardzo za fajny spektakl, za ładne bramki, ładne akcje, powodzenia jednym jutro i powodzenia drugim. Dziękujemy, kochani, to są piątki przybite, także oficjalnie sparing się kończy. Żegnam się z Wami, kochani, po raz ostatni w sezonie 15-16, to jest końcówka czerwca i kończymy pomalutku ten sezon 15-16. Przed nami kolejny, myślę, mocny sezon 16-17. A teraz do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy. Pa.